Dzisiaj zrobimy test, jak rezystancja wewnętrzna wpływa na pojemność ogniwa, szczególnie podczas obciążenia. I tak, mamy do testu dwa ogniwa 18650. Każde z ogniw ma taką samą pojemność, w przybliżeniu 1,8 Ah. I teraz tak, to ogniwo ma tą rezystancję na poziomie około 160 mA. A więc tak, wkładamy ją sobie tutaj. A to ogniwo ma tą rezystancję na poziomie około 60 mA. A więc włożymy sobie je tutaj. To jest takie stanowisko testowe, dzięki któremu możemy obciążyć ogniwa prądem od 500 mA do 2000 mA. I teraz sprawdzimy. Ogniwa mają takie same napięcie, około 3,8 V. I teraz tak, ustawimy sobie próg na 2,8 rozładowanie. I zaczynamy z obciążenia 500 mA. I zaczynamy. I jak widać, ogniwo, które ma tą rezystancję wewnętrzną większą, czyli te 150 mA, napięcie spada na nim szybciej podczas obciążenia. Czyli tutaj mamy 3,6 V. Na ogniwie, gdzie ta rezystancja wewnętrzna jest mniejsza, to napięcie spada wolniej. I tu mamy 3,7 V. Obciążymy sobie ogniwo po dodatkowe 500 mA i zobaczymy, co się stanie. Tutaj mamy spadek do 3,4 V, a tutaj spadek 3,6 V. Poczekajmy chwilkę. I obciążymy je już na maksa 2 amperami każde. I widzimy, na tej, gdzie jest rezystancja wewnętrzna większa, czyli 150 mA, napięcie spada praktycznie do 3 V od razu. A na tej, gdzie ta rezystancja wewnętrzna jest mniejsza, czyli 60 mA, ogniwo utrzymuje 3,4 V. Dzięki czemu z tego ogniwa przy większym obciążeniu wyciągniemy więcej prądu, a z tego ogniwa wyciągniemy mniej prądu. I jakie ma to znaczenie? No, takie ma znaczenie, że jeżeli jesteśmy na początku budowy czegoś z takich ogniw, tak jak na przykład ja, mam tutaj już jakiś tam zebrany dobry arsenał tych ogniw i z tych ogniw planuję zbudować Powerwall, czyli tak naprawdę magazyn energii. Ja nie będę potrzebował obciążać tych ogniw i one nie będą obciążone pojedynczo bardzo dużymi prądami, ponieważ tych ogniw będzie w tym Powerwallu bardzo dużo, więc te ogniwa będą obciążone prądem powiedzmy 250 do 500 mA maksymalnie. I takie ogniwa z rezystancją wewnętrzną do około 150 mOhmów w moim projekcie są ok i zda to egzamin. Ale jeżeli ktoś buduje sobie powiedzmy, nie wiem, hulajnogę, rower elektryczny albo cokolwiek innego, co będzie potrzebowało dostarczyć dużo prądu w krótkim czasie. Powiedzmy, obciążymy takie ogniwo 2 amperami, albo obciążymy takie ogniwo nawet i 3 amperami, lub więcej się zdarza, to ogniwo bardzo szybko straci napięcie, spadnie to napięcie, no, przez co nie wykorzystamy z naszego urządzenia tej mocy, którą oczekiwaliśmy przy projektowaniu baterii do, powiedzmy, tej hulajnogi. Tak więc głównie przy budowie baterii kierujemy się tą rezystancją wewnętrzną, ponieważ ona tak definiuje nam naprawdę, do czego możemy tą baterię potem wykorzystać. Jeżeli rezystancja wewnętrzna tej baterii będzie duża, to niestety nie wyciągniemy z niej tyle prądu pod dużym obciążeniem, ile byśmy chcieli. Skróci nam się też czas działania urządzenia. To urządzenie nie będzie działało bardzo długo, więc to też jest dodatkowy minus. Więc to jest główna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę przy budowaniu naszej baterii.